Hej, hej, pora zająć się wreszcie High Republic. W nadchodzącym czasie planuję jeszcze kilka materiałów na temat High Republic na kanale, także przypominam od razu o tym, żebyście zostawili subskrypcję i nacisnęli dzwoneczek, jeśli nie chcecie przegapić tych materiałów. A ja chcę Was teraz zaprosić na taką drobną prezentację postaci, które zobaczymy w High Republic. Jeszcze na wstępie powiem, że High Republic oczywiście to jest taki nowy projekt Lucasfilmu, znaczy nowy, no zapowiedziany w zeszłym roku. I na początku przyszłego roku, czyli 2021, mamy dostać pierwsze materiały, książkę i bodajże jakieś komiksy właśnie dziejące się w czasach High Republic. No bo jak rozumiem, jest to projekt Lucasfilmu, który ma się składać z książek, historii, opowieści, komiksów, może jakiejś gry wideo, może gdzieś tam w jakiejś przyszłości również filmu kinowego. Bo jak wiemy, kilka tych filmów kinowych gdzieś tam nam zapowiadają, gdzieś tam ktoś nad nimi pracuje, no ale wiecie, przez koronawirusa podejrzewam wszystko się teraz wstrzymało, działania się w dużej mierze Lucasfilmu wstrzymały, ale ja bardzo liczę właśnie na jakiś film dziejący się w High Republic. I teraz tak gwoli przypomnienia, bo na pewno wiecie, o co chodzi. High Republic ma się dziać około 200 lat przed Mrocznym Widmem i pokazywać no, Republikę i Galaktykę, jak również Zakon Jedi w takim rozkwicie. No i opisane jest to mniej więcej tak przez Lucasfilm, to pełen nadziei, optymistyczny czas, kiedy Jedi byli dobrzy i szlachetni. No i to ma być odzwierciedlone właśnie w postaciach, które mają mieć głębie, mają mieć jakiś tam wymiar, ale również mają mieć indywidualne osobowości i te osobowości mają być takie, no nie wiem jak to przetłumaczyć z angielskiego, no mają tak świecić, być takie świetliste te opowieści. Rycerze Jedi High Republic mają zarówno aspiracje jakieś do działań, jak i mają inspirować. No i krótko mówiąc, to dobrzy ludzie. To jest takie moje tłumaczenie, nie wiem czy bardzo dobre, jakiegoś tam tekstu ze strony StarWars.com. Natomiast chciałbym Wam przedstawić kilka postaci, które spotkamy właśnie w dziełach High Republic. Część z tych postaci była zaprezentowana jakiś czas temu. Teraz nam zaprezentowano kolejną, o niej wspomnę na końcu, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Więc tak, Avar Kriss. Avar to najszlachetniejszy przykład Jedi, to kobieta oczywiście. Zawsze stara się dostrzec dobro w ludziach i sytuacjach i nigdy nie stawia siebie na pierwszym miejscu. Jest ożywiona wyzwaniami, jakie życie na pograniczu niesie ze sobą i jest inspiracją dla tych, którzy z nią pracują. Jest współczująca, niedogmatyczna i zawsze gotowa poświęcić się dla innych. Avar Kriss jest najlepsza z najlepszych. Kolejna postać, Loden Greatstorm. Loden jest mistrzem Jedi rasy Twi'lek i jest uważany za jednego z najlepszych nauczycieli w zakonie Jedi. Silny i mądry, z dobrym poczuciem humoru. Loden wygląda w każdej, tutaj przepraszam, bo ja tłumaczę na bieżąco, Loden ma doświadczenie w nauczaniu i zawsze stara się doskonalić siebie i otaczających go ludzi, zwłaszcza swoich padawanów. No i zobaczcie, jak on wygląda, prawda, w takim płaszczu. W ogóle te stroje pokazane na tych konceptach High Republic, na kilku grafikach, które zostały zaprezentowane, no to dla mnie są mega ciekawe, więc ja jeszcze do tego wrócę w jakimś kolejnym materiale, bo tak jak mówiłem, parę materiałów na temat High Republic będzie. Ja długo nic nie robiłem na temat tego okresu, bo też mało informacji było, ale chyba pora to nadrobić i zacząć o tym opowiadać, bo no, zaczynam się napalać. Ale to taka przerwa była drobna i teraz już pora wrócić do opowieści. Keeve Tranis. Keeve to młoda i ognista Jedi, o której mówi się, że ma przed sobą wspaniałą przyszłość. Gdyby tylko sama w to uwierzyła. Bystra i bardziej impulsywna niż powinna, Keeve była rycerzem Jedi dopiero od kilku tygodni i jest trochę zafascynowana Avar Kriss. Wiedząc o wielu wspaniałych rzeczach, które Kriss zrobiła w przeszłości, jest zdeterminowana, by udowodnić swoją wartość przed Avar i przed innymi legendarnymi Jedi stacjonującymi na Starlight Beacon. Ale najpierw musi się nauczyć ufać sobie tak samo, jak ufa mocy. I teraz też zwróćcie uwagę na ten obrazek, ja też pewnie będę je analizował. Zobaczcie, używa podwójnego miecza świetlnego, zielonego.
I to jest coś niesamowitego, bo w filmach jak do tej pory nie widzieliśmy podwójnego miecza, który byłby po dobrej stronie mocy, no bo jedyną postacią, chyba że w Clone Warsach coś było, kurczę, i nic mi nie przychodzi do głowy. W każdym razie, no w filmach do tej pory, no to oczywiście największym, czy najbardziej znanym użytkownikiem podwójnego miecza świetlnego, no to był Darth Maul, no ale on był oczywiście po stronie mroku. A teraz zobaczymy również podwójne miecze świetlne w, no, po stronie światła. Stellan Gios, czy Gios. Stellan to optymistyczny i szanowany mistrz Jedi. Stellan wraz z Avar często wykonują różne zadania dla Jedi i dla Republiki i kiedy oboje pracują razem, tworzą potężny zespół dwóch szlachetnych bohaterów akcji. Silny w mocy i naturalny nauczyciel, Stellan obecnie stacjonuje w jednym z posterunków w świątyni Jedi na odległej planecie Karagon Wynner. Ja, słuchajcie, tutaj trochę, przepraszam, bo tak jak mówię, tłumaczę trochę na bieżąco, więc gdzieś tam może mi płeć przeskoczyć, więc jak powiem o Avar Kriss, która była kobietą w formie męskiej, to się na mnie nie denerwujcie. Vernesta, zwana Vern, Roch, pewnie tak to się powinno przeczytać. Vern to świeżo upieczona rycerz Jedi. Vernestra, Mirialan, była padawanem Stellana. Ciężko pracuje i jest oddana zakonowi Jedi bardziej niż większość innych w jej wieku. W wieku 16 lat jest jednym z najmłodszych rycerzy Jedi. Stara się dopasować do dorosłych, dając jednocześnie dobry przykład młodszym Jedi. I tu zobaczcie, ciekawa sprawa, no bo skoro miała 16 lat i z tego opisu wynika, że już była pasowana na rycerza Jedi, no to naprawdę świadczy o tym, że albo jest świetna w mocy, albo no, szkolenie w czasach High Republic było no, zupełnie inne niż w czasach późniejszych. Mamy jeszcze przedstawionego Skira, który był twardym mistrzem Jedi, który nie do końca którego forma nie do końca pasuje do tej twardości. Dlatego jak coś robi, to jest to bardzo zabawne. To jest taki enigmatyczny opis, też wyłuskany ze strony Star Wars.com. W każdym razie no, wydaje się to całkiem fajne. No i słuchajcie, oczywiście, jakby przechodząc do clue w ogóle, dlaczego zacząłem robić ten film, to jest, no słuchajcie, ujawniono wygląd mistrza Jody, który w czasach oczywiście High Republic już żył, już nauczał, już był mistrzem. Był oczywiście o 200 lat młodszy niż ten Joda, którego widzieliśmy w Mrocznym Widmie. I kilka informacji na temat właśnie tego Jody ma się pojawić w serii The High Republic Adventures, wydawanych przez IDW. I scenariusz ma napisać Daniel Jose Older. I nie wspomniałem oczywiście, że chodzi tutaj o, z tego co zrozumiałem, chodzi o komiks, tak? Czyli właśnie no, w komiksie The High Republic Adventures, czy w serii komiksowej The High Republic Adventures mają być właśnie, czy ma się pojawić właśnie Yoda. I tutaj wynika z informacji, że ten Yoda ma być nieco inny niż ten, którego zapamiętaliśmy z filmów. Oczywiście no, będzie miał jakieś tam znajome cechy, jakieś znajome... Rozpoznamy w nim oczywiście Jodę, natomiast no, ma się zachowywać nieco inaczej. No i przyznacie chyba sami, że na tych tutaj grafikach koncepcyjnych, które oczywiście teraz gdzieś tam pokazuję na filmie, no to on wygląda zupełnie, no może nie zupełnie, ale znacznie inaczej niż chociażby w Mrocznym Widmie. O Imperium kontratakuje to już w ogóle nie wspominając, kiedy już był, że tak powiem, bardzo starym, bardzo pomarszczonym i bardzo zdziwaczałym zielonym stworkiem. Dobrze, dajcie znać, co wam się podoba najbardziej w tych zaprezentowanych postaciach z High Republic. Tak jak mówię, jeszcze materiały na temat High Republic na kanale będą oczywiście w najbliższym czasie. Dajcie znać w komentarzach, co chcielibyście, żebym dla was sprawdził, o czym wam opowiedział na temat właśnie High Republic, czy z tematu High Republic. I pamiętajcie, żebyście się nawzajem szanowali, żebyście się często uśmiechali. I pamiętajcie, niech moc będzie z wami. Trzymajcie się. Pa, pa.